Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie. Jak widzicie, jestem w aucie. Pogoda jest bardzo, bardzo kiepska. Jest strasznie zimno, pada deszcz. Ale stwierdziłam, dla zabicia nudy nagramy dzisiaj vloga. Więc zapraszam was do oglądania. Ja w tej chwili jadę po owoce na ryneczek. Wracam i będziemy się wtedy do was odzywać. I ja już po zakupach. Muszę wam powiedzieć, że dorwałam super takie świeżutkie jeżynki. Bardzo dobre, bo już próbowałam. Pod spodem mam takie duże opakowanie borówek. Wzięłam arbuza i bób. Kto lubi bób? Dzisiaj zrobimy bób z przepisu mamy ginekolog. Do tego jeszcze zaszłam szybko sobie wzięłam jogusia i fitelle. Zrobię sobie dzisiaj jogurt właśnie z takim musli i z owocami. A teraz jadę do domu, bo jest naprawdę bardzo, bardzo zimno. Moje dziecko ewidentnie uwielbia jeżyny. Och, ta mina. Takie kwaśne, słodziutkie są. Dobre, prawda? O, pycha. Lila też by chciała. Ale dobre. Tak? A ja już zrobiłam sobie pyszne śniadanko, za chwilę je zjem i położę małą na pierwszą drzemeczkę. I okruszę. Ostatnio mama ginekolog dodawała właśnie przepis na jej ulubiony bób, więc zrobiłam sobie screena i dzisiaj będę również robiła, ale to jak Niunia wstanie. Niunia dalej śpi, a ja przypomniałam sobie, że nie pokazywałam wam nowych moich butów ślubnych, bo tamte, jak wiecie, okazały się za małe, więc zamówiłam sobie troszeczkę inny model. Wyglądają one w ten sposób. Są bardzo podobne, tylko te są tutaj powycinane po bokach. Ja je zapnę, żeby ładniej było widać. O! Zobaczcie. Wyglądają one tak. Są mega zgrabne, są delikatnie wyższe, obcas jest cieńszy. Już wam pokazuję, jaki to jest model bucika. O, tutaj wszystko macie. Jeśli nosicie rozmiar 35, to nie radzę wam zamawiać tych butów, bo będą na was za duże. Tutaj jest numer, model i to jest perła lico. Powiem wam, że bardzo, ale to bardzo mi się podobają. A kto to wstał? Żabka wstała, wstała nasza żabka, tak? I idziemy robić bób. Idziemy. Idziemy robić bób. Co to za mina? Okej, woda na bób się gotuje. Wiktoria siedzi pod schodami, roczkuje sobie tutaj, tak? Odkurzasz? Za chwilę zacznie nam się gotować woda, więc myjemy bób i będziemy go gotować. Haha, tam aparacik jest, tak? Time is almost up, we're near the end, baby. No matter what we do, it keeps ticking away, ticking away. Kto to się tu bawi? Mały skrzacik się bawi, tak? Ale masz palemkę na głowie. No. Ja nie wiem kiedy, ale moja córka często kradnie mi ostatnio telefon. Jak widzicie, teraz coś liczę. Ostatnio wysłała zdjęcie swoje do koleżanki, a jeszcze dzisiaj rano zadzwoniła do mojego brata żony. Cześć kochani, witamy was bardzo serdecznie w drugim dniu tego vloga. Niestety wczoraj nie dokończyliśmy tego filmu. Tak, bo nic kompletnie się nie działo, więc dzisiaj kończymy go i dopiero wam go wstawię. Wika jest jeszcze w piżamce. Ja również, ale za chwilę będziemy wstawały i idziemy jeść. Zapraszamy do oglądania. Teraz będę sobie robiła maseczkę. Ostatnio już wam ją chyba pokazywałam. To jest ta maseczka z Eveline. Zobaczcie, jaki mam fryz. Więc nakładam na buzię. Otwieramy i nakładamy.
Ja nakładam maseczkę przeważnie palcem. I gotowe! Ja już się, jak widzicie, pomalowałam sama maseczkę, teraz będę się ubierała i jedziemy do Daniela babci, bo miała imieniny albo urodziny, a później może na jakiś spacer pójdziemy, no zobaczymy. Mam ochotę dzisiaj na coś jeansowego i albo koszulę sobie nałożę, albo moją kurteczkę. No zobaczymy. Jestem ubrana, mam dzisiaj białe rurki i jednak zdecydowałam się na koszulę, jeszcze jest niepozapinana, ale zaraz to zrobię. Jak widzicie, mam naszego małego smyka, bo jeszcze nigdzie nie idziemy. Trzeba uspać dziecko, wstanie i dopiero będziemy jechać. Kamera, tak? Przywitaj się. Chodź, cześć wam. Tak, cześć wam. Cześć. Zasnęła kruszynka. I zobaczcie, jaki już mam odrost na paznokciach. Ale spokojnie, idę za tydzień, więc będę miała nowe, śliczne, odświeżone pazurki. Wróciliśmy od Daniela babci. Przyjechaliśmy na chwilę do domu, Daniel poszedł mi po buty, wyprowadzi pieska i jedziemy dalej. Ale powiem wam szczerze, że nie wiem, gdzie jedziemy i nie wiem, co będziemy robili. Po prostu nie chce nam się siedzieć w domu. Więc zobaczymy. A oto, co się dzieje z tyłu w samochodzie u nas. Po prostu jest tu wszystko. Misie, jakieś chustki, kurtka Wiktorii, lalka rozebrana. Życie w podróży z dzieckiem. O, nawet ubranko lalki się znalazło. Wiktoria na razie sobie leży odpięta tutaj, bo pewnie chwileczkę będziemy musieli jednak na Daniela czekać. Zastanawialiśmy się, czy nie pojechać na żółtańce jeszcze, ale powiem wam, że jest wiaterek i boję się, że nas po prostu przewieje i nie chcę, żeby Wiki była chora. No nie wiem, nie wiem. Nie wiem, skoczy. Lila! Chodź tutaj, Lila, chodź, zobacz tu. Zobacz tu. No tu przyszedł do ciebie. Lila! Lila! Zobacz kwiatuszki. Gdzie kwiatuszek? Tu kwiatuszek? Jest kwiatuszek i tutaj. A zobacz, jaki tutaj ładny. Jaki ładny kwiatuszek, tak. Gdzie kwiat? Cześć kochani, my jesteśmy na działce ze znajomymi. Jechaliśmy sobie tutaj troszeczkę posiedzieć, więc odezwę się do was dopiero w domu. Zdjęcia kryminalistyczne. No to jest takie. My już jesteśmy w domu. Wikunia się jeszcze bawi, ale za chwilę idzie spać, bo już jest koło godziny 22, więc to jej pora spania. My dzisiaj spędziliśmy bardzo miły dzień. Mało nagrywałam, co prawda, ale mam nadzieję, że uda mi się jakoś zmontować tego vloga. Mam nadzieję, że spędziliście ze mną równie miło czas. I widzimy się już niebawem. Pa, pa!